Dobra, lecimy sobie z kolejnym questem. Skończymy questa głównego. Leży bestii. Idziemy szukać pucy but. Aha. Lepiej wrócę tu w dzień. Czyli muszę czekać do dnia, no dobra. 9 rano. Jest młody? Jest akcja, coś się dzieje. No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat zaraz. Co rano wylewasz, pomyję. Tu i przed naszym warsztatem. Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dała ci młody jak i cwaniaczek, nie? Panowie, spiskowe teorie. A ty co za jeden? Jego ojciec? Nie. Wiedźmin. I radzę wam wrócić, skąd przyszliście. Myślałem, że wiedźmini to przed potworami bronią, a nie chronią oszustów. Ten mały jest mi potrzebny. Muszę z nim porozmawiać. Gadaj sobie z nim, ile chcesz, ale po tym, jak mu skórę wygarbujemy. Odstąp! Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo. Możemy i tobie przy okazji spuścić manto. Nie tam wszystko jedno. No chyba dąd. Chodźcie, nogi ci połamiemy, przykład. Odechce ci się pomagać, młodocianym oszustom. Siakrę. O kurwa, zabili mnie. Znaczy się... O kurwa, przegrałem. Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj to co? Nic takiego, małe nieporozumienie. Już rozwiązane zresztą. Rozumiem. Protegowanego księżnej przesłuchiwać nie będziemy, ale tych to co innego. Pójdziecie z nami, posiedzicie trochę w celi, to wam się odechce, wygłupów. Idziemy. Jakbym wygrał, nie byłoby takiej sceny. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami! Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet! Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz! Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ty młody, jaki jest w ogóle wygadany, ty. Ale ja mam czyste... Biznesmen roku. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba, że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Jaki koleś. Powiedzmy, wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. Nie mogę go zaczarować. No dobrze. No to negocjuję. Może się jakoś dogadamy. Masz młody, 500 koron. Jolo, na biednego nie trafiło. Niech będzie.
Na tyle mogę się zgodzić. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz ty na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci. Co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego... No ten to umie się dogadać. Ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się popsztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję. Ale może innym razem. Nie wiem, kto podkłada dubbing pod tego gościa, ale głos to mam zapewne. Nieźle sobie poradziłeś z tym małym. Regis. Trzeba mieć właściwe podejście. Tak, właśnie widziałem. Znaczy, trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. Gdzie szukać domu z czerwonymi drzwiami? Bęk. To o nich mówił Pucybu. Co te wrony? Czy to kruki? Ani drgnął. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć: Detlaf, idę po ciebie! To co proponujesz? Daj mi chwilę. Bang, gościu robi się cieniem, przechodzi sobie przez ściany. Ładnie. Czemu Geralt nie ma takich mutagenów? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Scena jak w horrorze, bujający się ten konik na biegunach, jakieś jest kukiełki wudu. Wyczuwasz go? Nie, nie ma go, ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. Używając zmysłów, przeszukaj sklep z zabawkami. Dobra. Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Kiedyś musiała być ładna. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. Oj, te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. To nie są pacynki, to są laleczki wudu. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Ładny drobiazg.
Idę na górę. Na górze będzie coś. A więc tu uwił sobie gniazdko. Powinniśmy się rozejrzeć. Co to jest? Dla kobiety. Trochę zamazana. To jego dziewczyna? Nie wiem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Oj, te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Regis się powtarza. Klafie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Renavet. Zapniemy ją w zaszczurzonym lochu, obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz 5 osób. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Ciekawe kto. Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaf mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Czemu tak myślał? Zostawiła jakieś ślady? Żadnych. Co więcej, razem z nią zniknęły też wszystkie jej rzeczy, co obala tezę, jakoby została porwana. Moim skromnym zdaniem któregoś dnia Detlaf wpadł w furię, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Wówczas odeszła. Detlaf nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził, a Detlaf jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada, a stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. No dobrze. Wiemy, że ktoś go szantażuje, ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. Ciekawe, kto każe mu zabijać? Po co? I po co akurat tych, co pozabijał? Czego jeszcze mam tutaj poszukać? Narzędzia były niedawno używane. Detlaf w przerwach od mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwości, Geralt. Ładna melodyjka. Rzeczywiście ładna. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z domem. Z tym prawdziwym, sprzed koniunkcji sfer. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. Zobacz. Kartki. Listy z nazwiskami. Hrabia Crespi. Hrabia Dulac. Milton de Peyrac Peyran. Hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlafa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie... Cynabaryt. Maluję. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja, ale może warto to zapamiętać. Spójrz, na tej kartce jest jakaś plamka.
Powinien. Ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też warto zapamiętać. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlaffa. Przysyła mu kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele. Dość, by uznać Detlaffa za niewinnego. Rzeczywiście. Wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Renavet, dalsze szantażowanie Detlaffa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlaffem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżną. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. A dobra, czyli zadanie Leży Bestii zostało zakończone. Tyle w tym temacie. Potem nagramy sobie następny filmik Wino Rzecz Święta. Złóż księżnej raport z poszukiwań bestii.